Witajcie, kochani. A to inna wasza ulubiona bajka. Pamiętacie bajkę o szewczyku dratewce? Wy nazywacie ją urwę głowę i gotowe. Opowiem wam ją dzisiaj, a wy fragmenty, które pamiętacie, możecie mówić razem ze mną. Szewczyk dratewka. Był sobie chłopiec, którego nazywali dratewką. Chodził od miasta do miasta i naprawiał ludziom buty. Jeżeli komuś zepsuł się obcasik, to on przyklejał. Jeżeli rozwalił się kapeć, to szewczyk zawsze naprawiał. Był bardzo dobrym chłopcem. I kiedyś szedł sobie przez las. Szedł przez las i zobaczył mrowisko. Jakiś zły chłopiec włożył kij w mrowisko i zepsuł mrówką domek. Biedne mróweczki próbowały naprawić swój domek, ale nie umiały, bo były zbyt małe. Szewczyk zdjął z głowy kapelusz i zaczął zgarniać mrowisko. Wyjął oczywiście ten patyk i naprawił mrówką domek. Od razu z mrowiska wyszła królowa mrówek w koronie na głowie i mówi: dziękujemy ci, szewczyku, że nam pomogłeś. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Uśmiechnął się szewczyk i myśli: a co ja za pomoc mogę mieć z mrówek? Ale podziękował pięknie i idzie dalej. Idzie dalej lasem i zobaczył w dziupli starego drzewa pszczoły miały ul i jakiś niedźwiedź próbował nim się do miodu dobrać i rozwalił im całą dziuplę. Plastry miodu, miód spływał z tej dziupli, a biedne pszczółki próbowały naprawić swój domek. Szewczyk mówi: nie martwcie się, pszczółki, pomogę wam. Wziął, podniósł z ziemi trochę piasku, trochę wosku i zalepił całą dziuplę. Zrobił tylko małą dziurkę, żeby pszczółki mogły sobie fruwać i wyfruwać z niej. Od razu z tej dziupli wyfrunęła królowa pszczół w koronie na głowie i mówi: dziękujemy ci, szewczyku, że nam pomogłeś. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to my ci pomożemy. Uśmiechnął się szewczyk i myśli sobie: a cóż ja mogę mieć za pomoc z pszczół? Ale podziękował pięknie i idzie dalej. Idzie dalej i dotarł nad wielki staw, nad takie jezioro. A w tym jeziorze było pełno kaczek i kaczorków. Jak kaczki zobaczyły szewczyka, myślały, że on chce im krzywdę zrobić, że będzie do nich kamieniami rzucał albo patykami. I jak go tylko zobaczyły, zerwały się do ucieczki. Ale szewczyk mówi: nie bójcie się, kaczuszki, nie bójcie się, kaczorki, nie chcę wam zrobić krzywdy, chcę was tylko chlebem poczęstować. I wyciągnął z torby chlebek, zaczął kruszyć, wrzucać do wody. Kaczki się najadły, kaczorki się najadły, a potem kaczorek podpłynął do szewczyka i mówi: dziękujemy ci, szewczyku, za twoją pomoc. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to my ci pomożemy. Uśmiechnął się szewczyk i myśli sobie: a co ja za pomoc mogę mieć z kaczek? Ale podziękował pięknie i idzie dalej. Idzie i doszedł do miasta, a w mieście był zamek, a w zamku mieszkała straszna, zła czarownica, która więziła piękną królewnę. Królewna nigdzie nie mogła z zamku wychodzić, a kto chciał królewnę uratować, temu czarownica zadawała 3 zagadki. A kto ich nie mógł odgadnąć, temu czarownica urywała głowę i gotowe. Szewczyk, jak się o tym dowiedział, pomyślał sobie: biedna królewna, muszę ją uratować. I puka do zamku, do czarownicy. Puka, puka, otworzyła czarownica. Rzeczywiście była straszna. Dolna warga sięgała jej aż do piersi. Miała straszne pazury u rąk i u nóg i była bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna i bardzo zła. I się pyta: czego tu szukasz? Co tu chciałeś? Do szewczyka. A szewczyk mówi: chcę uratować królewnę. A czarownica mówi: tak, kochany, ale zadam ci 3 zagadki, a jak ich nie odgadniesz, to ci urwę głowę i gotowe. Szewczyk mówi: no trudno, dobrze, zgadzam się. Czarownica złapała go za rękę i zaprowadziła po schodach do piwnicy. A w piwnicy miała 2 worki. W jednym worku był piasek, a w drugim worku mak. Wysypała te worki, pomieszała pazurami i mówi tak:
Do rana masz to wszystko przebrać. Do osobnego worka piasek, do osobnego mak. Bo jak nie, to ci urwę głowę i gotowe. Szewczyk mówi, ojej, straszne rzeczy, przecież ja tego nie dam rady zrobić. Czarownica wyszła z piwnicy, zamknęła oczywiście drzwi na klucz i zostawiła Szewczyka samego. Szewczyk wziął ziarenko piasku, ziarenko maku i mówi, no nie dam rady, to nie jest robota dla człowieka. I łezki zaczęły mu spływać po policzkach. I w tym momencie usłyszał, że przez małe zakratowane okienko w piwnicy coś idzie, coś się zbliża. Szewczyk patrzy, a to mrówki, mrówki z lasu, którym mrowisko ocalił, domek naprawił, teraz przyszły się odwdzięczyć. Całe wojsko mrówek zaczęło wchodzić do piwnicy i mrówki zaczęły się uwijać. Jedne przebierały piasek, drugie mak. Tak szybko pracowały, że w ciągu godziny miały wszystko zrobione. Szewczyk tylko nagarnął wszystko do worków, związał worki, mrówki odmaszerowały do lasu, a Szewczyk położył się na workach i czeka na czarownicę. Rano zgrzytnął klucz w zamku, wchodzi czarownica i już się cieszy, że mu urwie głowę i gotowe, a wtem patrzy, wszystko przebrane, w jednym worku piasek, w drugim mak, a Szewczyk śpi sobie smacznie. Rozzłościła się okropnie, zrobiła się czerwona jak pomidor ze złości. Ale mówi tak, drugiej mojej zagadki nie odgadniesz. Złapała Szewczyka za rękę i zaprowadziła nad staw, nad takie wielkie jezioro. I mówi tak, tu kąpała się królewna, a jak się kąpała, zgubiła taki mały złoty kluczyk. Masz go do wieczora odnaleźć, bo jak nie, to ci urwę głowę i gotowe. I zostawiła Szewczyka nad tym jeziorem. Szewczyk chodzi dookoła, patrzy, o jezioro wielkie i głębokie, on pływać nie umie. Usiadł i łezki spływają mu do wody, kapią. Podpłynął kaczorek i mówi, Szewczyku, co z tobą, ty płaczesz? A Szewczyk mówi, tak, czarownica kazała mi tu szukać kluczyka, takiego malutkiego, królewna gdzieś zgubiła. Ja mam w takim jeziorze to odnaleźć, bo jak nie, to mi urwie głowę i gotowe. A kaczorek mówi, nie martw się Szewczyku, ty nam pomogłeś, to teraz my ci pomożemy. I kaczorek zwołał wszystkie kaczuszki zwołały wszystkie rybki zwołały wszystkie raki, ślimaki. Wszystko, co mieszkało w jeziorze, rozpoczęło poszukiwania kluczyka. Ryby nurkowały, kaczki nurkowały, raki chodziły po raczemu, ślimaki chodziły po roślinkach. Wszyscy szukali kluczyka królewny. W końcu mała rybka znalazła na dnie złoty kluczyk. Podpłynęła wyżej, dała większej rybce, większa rybka dała kaczuszce, kaczuszka kaczorkowi, a kaczorek Szewczykowi. No i Szewczyk miał teraz kluczyk i czeka na czarownicę. Wieczorem przychodzi czarownica i już się cieszy, że mu urwie głowę i gotowe, a tu Szewczyk pokazuje kluczyk. Czarownica się rozzłościła, zrobiła się fioletowa ze złości, jak burak. A potem mówi tak, trzeciej mojej zagadki nie odgadniesz. Złapała Szewczyka i zaprowadziła do wysokiej wieży, po wysokich schodach do góry. A w tej wieży była sala, a w sali stało 7 krzesełek. A na tych 7 krzesełkach 7 panien siedziało, 7 dziewczyn, ubrane jak do ślubu, w pięknych ślubnych sukniach, z welonem na twarzy. Czarownica mówi, jedna z nich to królewna. Musisz to odgadnąć, bo jak nie, to ci urwę głowę i gotowe. Szewczyk podchodzi do pierwszej panny. Nie wie. Do drugiej. Nie wie. Do trzeciej. Nie wie. Do czwartej. Nie wie. Do piątej. Nie wie. No skąd ma wiedzieć? No przecież nie wie, nigdy w życiu nie widział królewny. Nie wie, jak wygląda. Do szóstej. Nie wie. W końcu stanął przy siódmej. Zrezygnowany, a tam w tej sali było otwarte okno i przez otwarte okno do sali wleciały pszczoły z lasu, te, którym ul naprawił.
Pszczoły okrążyły całą salę dookoła, a potem nad głową ostatniej panny zaczęły latać dookoła, utworzyły taką aureolę. Szewczyk mówi, to jest królewna. I rzeczywiście to była królewna. Czarownica, jak to zobaczyła, zamieniła się w czarne, wstrętne ptaszysko i wyfrunęła przez okno. A Szewczyk z królewną zamieszkali w zamku u czarownicy, żyli długo i szczęśliwie i może jeszcze do tej pory gdzieś tam żyją. Także może jak będziecie gdzieś na jakimś zamku, będziecie zwiedzać taki zamek, może ich spotkacie. Taka to bajka o Szewczyku z Ratewce, którą nazywacie też często urwę głowę i gotowe. Bardzo Wam dziękuję, kochane muchomorki, za uwagę. Dziękuję, pozdrawiam. Tęsknimy za Wami bardzo. Do zobaczenia wkrótce, miejmy nadzieję, że wkrótce. Pa!